Panie ministrze, dostęp pacjentów, szczególnie pacjentów przewlekle chorych do opieki medycznej w dobie COVID-u, wszyscy wiemy, była mocno ograniczona i nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. W jednym z wywiadów powiedział pan, że planuje wdrożyć specjalny program ogólnodostępnych badań, także dostęp do lekarzy specjalistów. W jakiej perspektywie to będzie realizowane? My cały czas otrzymujemy sygnały, że jednak jest wiele tutaj do zrobienia, że pacjenci z jednej strony czekają w wielkich kolejkach do specjalistów, a z drugiej strony no, obawiają się nadal zasięgać porady lekarskiej. Jak się do tego zabrać, panie ministrze? Co zrobić? W jakiej perspektywie czasowej ta normalność wróci? No tutaj rzeczywiście głównym wyzwaniem, może jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, przy wychodzeniu z pandemii, bo pandemia cały czas trwa i liczba dziennych zachorowań raczej ma tendencję do eskalacji niż redukcji, ale niezależnie od tego, w którym punkcie czy w którym miejscu pandemii jesteśmy, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest nie tylko pandemia i koronawirus, ale również pewne deficyty zdrowotne, które powstały z tytułu tego, że chociażby nie wykonywaliśmy profilaktyki, tak jak to robiliśmy systematycznie wcześniej, chociażby nie odwiedzaliśmy lekarzy, specjalistów, bo z jednej strony część przychodni miała bardzo ograniczoną dostępność, a z drugiej strony też po prostu baliśmy się wejść do przychodni, szczególnie na początku, kiedy koronawirus jeszcze nie był oswojony, kiedy to był wielki znak zapytania. I rzeczywiście z perspektywy tego ostatniego półrocza, no na pewno musimy sobie otwarcie powiedzieć, że ten deficyt zdrowia zwiększył się, że niestety będziemy mieli do czynienia z pewnymi zaniedbaniami z zakresu profilaktyki. I mówię tutaj zarówno o tej profilaktyce, która dotyczy trybu życia, no bo raczej prowadziliśmy bardziej siedzący tryb życia, no chociażby tak, ze względu na izolację, na odosobnienie, ale też mówię o tym, że nie prowadziliśmy tych takich badań, które na wczesnych etapach mogą pomóc nam zidentyfikować problem zdrowotny, no i oczywiście też skuteczniej na niego reagować, więc ten deficyt zdrowotny dotyczy zarówno zaniedbań i braku wykrywania chorób, jak i tego, że choroby są wykrywane na późniejszych etapach, co jest oczywiście większym problemem. I w tym sensie no tutaj jest moim zdaniem konieczność zarówno zareagowania w tej płaszczyźnie ogólnej, czyli żebyśmy mogli sobie sprawdzić ten stan zdrowia po wychodzeniu czy po wyjściu z pandemii, a jednocześnie też zintensyfikować działania, które będą namawiały pacjentów do tego, że wracajmy do badania, wracajmy do identyfikowania i diagnozowania chorób. Z tą pewnością też trzeba to zrobić, bo już kardiolodzy czy onkolodzy mają takie pewne szacunki pokazujące, że może to być bomba z opóźnionym zapłonem, że to mogą być kolejne też koszty systemowe, prawda? Leczenie osób, u których wykryjemy choroby w bardzo późnym stadium. To myślę, że to też trzeba brać pod uwagę. Tak, i tutaj rzeczywiście mamy przygotowaną propozycję. Oczywiście na początku pobytu na urzędzie najważniejszym zagadnieniem było sformułowanie nowej strategii walki z pandemią, no bo mamy trochę inne otoczenie, jesień, infekcje, ale rzeczywiście takim drugim wyzwaniem tutaj na Urzędzie Ministra Zdrowia jest przygotowanie tak zwanego recovery planu, czyli takiego planu odbudowy zdrowia publicznego, który chciałbym, żeby był dominującym tematem medycznym w roku 2021, bo co prawda pandemia pewnie będzie jeszcze trwała na początku roku 2021, ale mam nadzieję, że będzie ona schyłkowa i naprawdę będziemy mogli z taką pełną determinacją wrócić do tego zagadnienia odbudowy zdrowia. To, co chcemy zrobić, to tak naprawdę chcemy zaadresować trzy płaszczyzny. Pierwszą z nich to są takie podstawowe badania profilaktyczne. Na przykład niektóre instytucje, takie jak WHO czy inne, które zajmują się zdrowiem publicznym, twierdzą, że skutkiem pandemii jest między innymi to, że statystycznie przytyliśmy 3-4 kilo. Jakie są konsekwencje otyłości, to wszyscy wiemy i wiemy też, że zjawisko otyłości nawet bez pandemii rozwijało się w zastraszającym tempie. Konsekwencje to cukrzyca, to również nowotwory, o czym się rzadko mówi. To oczywiście są kwestie kardiologiczne i związane z problemami układu krążenia.
Ale myślę, że taką podstawą, wychodząc z pandemii, to jest zrobienie podstawowych badań laboratoryjnych w gruncie rzeczy. Chcemy zaproponować takie dwa pakiety, jeden skierowany do mężczyzn, a drugi dla kobiet, tak żeby oprócz tych podstawowych badań krwi każdy poczuł się zachęcony też do zrobienia pewnych specyficznych badań dla kobiet, oczywiście w kierunku tarczycy, a dla mężczyzn chcemy wprowadzić taki przesiew oparty na badaniu PSA, czyli tym, które dotyczy ewentualnego ryzyka nowotworu prostaty. I to jest tak jakby pewna podstawa. Druga rzecz, odbudowując zdrowie publiczne, która jest nadbudową nad tym fundamentem podstawowej diagnozy, no to chcemy znieść limity w dostępie do specjalistów. I to jest naprawdę rewolucyjny krok, zresztą oczekiwany społecznie, ale myślę, że konsekwencją między innymi tego, że zachęcamy wszystkich do badań, musi być też ułatwienie dostępu do specjalistów, a takim no, najbardziej wydaje się wymiernym i skutecznym środkiem jest zniesienie limitów. I tak chcemy zrobić na poziomie całej specjalistyki, czyli dostępu do wszystkich specjalistów. No i wreszcie trzeci element tego recovery planu to jest postawienie akcentów na trzy sfery leczenia szpitalnego i nie tylko szpitalnego. To jest onkologia oczywiście, która jest priorytetem państwa i szczególnie akcentowana w exposé pana premiera Morawieckiego. To jest kardiologia i to jest, co bardzo ważne, psychologia i psychiatria, bo być może nie zdajemy sobie sprawy, że również pandemia i te izolacje, odosobnienia niestety bardzo źle również wpływają na psychikę, szczególnie młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi. Panie ministrze, ile jest już nas kosztowała walka z epidemią koronawirusa? Jakie są szacunki, ile jeszcze będzie kosztować? No i jest taki niepokój, że trzeba będzie komuś zabrać w systemie opieki zdrowotnej, żeby te koszty pokryć. No tutaj muszę się cofnąć do czasów, kiedy byłem szefem NFZ-u i oczywiście tutaj współpracując bardzo ściśle z Ministerstwem Zdrowia, udało się skonstruować taki system finansowania całego zdrowia, który naprawdę jest bardzo bezpieczny. Punktem wyjścia było oczywiście ustawa o 6% PKB, którą uchwaliliśmy jeszcze przed pandemią, ale ona jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju kotwicą, która trzyma i stabilizuje finanse zdrowia, no bo jeżeli okazuje się, że mamy mniej wpływów składkowych, to wtedy jest pewien obowiązek państwa dopłacenia do danego poziomu, który jest zapisany w ustawie. Ale niezależnie od tego, mamy naprawdę komfortową sytuację wynikającą z tego, że mamy pewne narzędzia, które stabilizowały sytuację świadczeniodawców, czyli 1/12 wypłaca na stały ryczałt, możliwość też ubiegania się o inne wsparcie i wszystko to spowodowało, że ta sytuacja finansowa świadczeniodawców w tej pandemii wcale się nie pogorszyła, a paradoksalnie się polepszyła. Z kolei jeżeli chodzi o mechanizmy stabilizowania finansów zdrowia, to oprócz tych 6% PKB udało się przekonać pana premiera Morawieckiego do tego, że w razie sytuacji ubytku składek my nie tylko dostaniemy większą dotację, która uzupełni ten brak, którego brakuje do poziomu wymaganego w ustawie, ale mieliśmy też mechanizm rekompensaty bezpośredniej składek, które były umarzane. Jeżeli popatrzymy sobie teraz właśnie na koszty walki z pandemią, to można powiedzieć, że są dwa rodzaje, takie koszty bezpośrednie i można powiedzieć koszty pośrednie, ale wszystkie bardzo wymierne finansowo i trafiające z powrotem do budżetu zdrowia, no to wydaliśmy na walkę z pandemią, myślę, że około taką bezpośrednią, czyli finansowanie leczenia. To są koszty rzędu 1,5 miliarda, może 2 miliardów, ale paradoksalnie okazuje się, że jest to mniejszość kosztów, które są związane z walką z pandemią, bo rekompensata ubytku składek, które zostały umorzone,
wynosiła mniej więcej 4 miliardy złotych. Mhm. Czyli rzeczywiście co najmniej 6 miliardów złotych trafiło do sektora zdrowia, bo proszę pamiętać, że to, co finansowaliśmy w walce z pandemią, czyli te pierwsze 1,5-2 miliarda, o których mówię, to nie są środki ze składek. To są środki, które były przekazywane z zewnątrz zdrowia, jeśli można tak powiedzieć, z budżetu państwa na początku, a potem z tego funduszu covidowego. Ale przed nami jest perspektywa wielu miesięcy. Czy to nadal będzie tak dobrze wyglądać finansowo? Te instrumenty są cały czas utrzymane, także pod tym względem wydaje się, że stabilność finansowania zdrowia jest zagwarantowana i co więcej, co wydaje się zupełnie sytuacją komfortową na tle reszty gospodarki, mamy również zagwarantowany wzrost finansowania, gdzie myślę, że inne dziedziny nie bardzo mogą na to liczyć wobec sytuacji gospodarczej. Panie ministrze, pokazała epidemia to, że wszelkie rozwiązania z zakresu e-zdrowia, które dość mozolnie wprowadzaliśmy przed pandemią, oczywiście wszyscy podkreślali, że są konieczne, ale trwało to bardzo jakoś tak długo. Sytuacja wymusiła na nas to, że trzeba było bardzo szybko przejść na część tych rozwiązań. Sprawdziła się teleporada w wielu obszarach terapeutycznych bardzo, w innych trochę mniej. Pan wprowadzał jako szef NFZ-u e-receptę. No, w ogóle przywiązuje i przywiązywał pan ogromną uwagę do tego, aby ta sfera się rozwijała, sfera innowacyjności w ochronie zdrowia. A więc teraz jakie będą priorytety, jeśli chodzi o e-zdrowie w ministerstwie? Czy jakie narzędzia szczególnie będą się rozwijały? Tutaj w ministerstwie przede wszystkim będę chciał kontynuować dzieło rozpoczęte przez ministra Janusza Cieszyńskiego. Wszyscy doskonale wiemy, jak dużo pan minister pracę wykonał właśnie w tym kierunku, żebyśmy mieli w czasie pandemii pewien luksus korzystania właśnie z teleporady, bo teleporada, jeśli nie byłoby e-recepty, nie byłoby zwolnienia lekarskiego elektronicznego, nie byłaby taką teleporadą, która no, ma dużą wartość dodaną dla pacjenta, a to instrumenty są, które na pewno wzbogaciły tą teleporadę. Teraz pracujemy nad e-skierowaniem i tutaj rzeczywiście też pan minister Cieszyński już zdefiniował pewne tory tego projektu, ale czeka nas największe wyzwanie, jeżeli chodzi o e-zdrowie, a mianowicie elektroniczna dokumentacja medyczna. I to jest w gruncie rzeczy rewolucja i przewrót kopernikański, jeżeli uda nam się zbudować tak ten system korzystania z informacji właśnie medycznej, elektronicznej, to wtedy znikną pewne problemy podwójnego zapisywania leków i tak naprawdę cały katalog, bo będzie w jednym miejscu możliwość weryfikacji przez każdego lekarza, niezależnie czy będziemy w szpitalu, czy będziemy w podstawowej opiece zdrowotnej, czy u specjalisty. I tutaj to jest największe wyzwanie, które jest przed e-zdrowiem, ale ja też chciałem dołożyć pewne akcenty. Bo myślę, że oprócz e-zdrowia, które rzeczywiście powinno być fundamentem, ale w gruncie rzeczy sprowadza się do elektronizacji pewnego obiegu papierowego, z którym mieliśmy do czynienia, no bo wcześniej była recepta, no bo wcześniej było zwolnienie, no bo dokumentacja medyczna też jest papierowa, to myślę, że musimy zacząć korzystać z dobrodziejstwa innowacji, które się pojawiły. Nie mówię tutaj o e-usługach, tylko o masie urządzeń, które za granicą, również w prywatnych systemach w Polsce są wykorzystywane na dużą skalę, a w systemie publicznym są bardzo rzadko obecne. Proszę zobaczyć, że teleporada to nie jest żadna innowacja, to rozwiązania tele istnieją już od 20 i więcej lat. A my tak naprawdę cieszymy się w roku 2020, że można zadzwonić do lekarza i z nim porozmawiać, co wydaje się raczej nadganianiem, a nie byciem w jakiejś elicie. Więc chodzi mi o to teraz, żeby ta teleporada zaczęła być pełnoprawną usługą medyczną, której, w czasie której na przykład pacjent może, korzystając z certyfikowanego urządzenia, sprawdzić swój oddech i przekazać jego nagranie do lekarza w takiej jakości, że lekarz będzie mógł to odsłuchać i zweryfikować na tej podstawie, czy pacjent ma dolegliwości oddechowe, czy nie ma. I tak naprawdę tutaj sektor startupów tak zwanych wykazuje inwencję, która no, nawet nam pokazuje, że sky is the limit i w tym sensie jakby tutaj mamy całe bogactwo innowacji, które nie jest przez system publiczny wykorzystywane. Skoro pan minister mówi o innowacjach, to takim obszarem, gdzie te innowacje są najbardziej
najważniejsze dla pacjentów to jest obszar całej polityki lekowej państwa. I tutaj no my w naszej redakcji MedExpressu bardzo często współpracując z organizacjami pacjenckimi słyszymy, że jest jednak ten ograniczony dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce, że niektórzy pacjenci są po prostu niezaopiekowani albo wręcz na marginesie tej opieki. Jak pan widzi takie główne założenia tej polityki lekowej? Czy będzie nowelizacja tej ustawy? Co z funduszem medycznym? Jak on się ma do tej całej polityki lekowej państwa? No, tutaj rzeczywiście pani redaktor zwraca uwagę na fundusz medyczny, bo on ma być takim specjalnym narzędziem, który pozwala sięgać po specjalne środki. Natomiast ja uważam, że nasza polityka lekowa jest oparta w bardzo dużym stopniu na evidence-based. To znaczy evidence-based, które nie jest tylko rozumiane o tym, że mamy pozytywne, zweryfikowane wyniki tej terapii, ale również, że dokonujemy pewnego zważenia tego, o ile przyrasta wartość terapeutyczna, z tym, o ile przyrasta koszt. I bardzo często w tym rachunku, bo ten rachunek prowadzi przede wszystkim Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, wychodzi, że te przyrosty wartości terapeutycznej są kompletnie niewspółmierne do przyrostu wartości kosztu. I podejmując decyzję z punktu widzenia ogólnospołecznego, kiedy naszym priorytetem jest zapewnienie dostępności do standardowych terapii i ogólnie do leczenia, to czasami lepszym wyborem jest kupowanie leku tańszego, który oczywiście daje pewną gwarancję leczenia, a niekoniecznie bieganie za nowinkami, bo niestety jak popatrzymy sobie w skali całego świata, to te kraje, które są najlepiej rozwinięte, mają dobry instytucjonalny system właśnie weryfikowania tego, co pojawia się na rynku i paradoksalnie takich rachunków kosztowych to nie prowadzą państwa nierozwinięte, które właśnie kupują wszystko na ślepo, a my mamy dobry system instytucjonalny, który pozwala nam racjonalnie wydawać pieniądze, więc na pewno będziemy ten kierunek kontynuowali. Jesteśmy otwarci na analizę wszystkich nowinek, ale na pewno tutaj nie reprezentujemy interesu firm farmaceutycznych, tylko interes publiczny.